klasy czwartej A technikum, która jest przygotowana w trzech aktach. Akt pierwszy pod tytułem Bunt. Zachęćmy ich gorącymi brawami. Kuby dzwonią. Lecimy tutaj w kolejce. Nie, w ogóle, a ty masz luz, ja tak padłem z bardzo miękki telefon. Nie, no ja to spokojnie, że tak. Ty, nie. Siema, dziadek. Dobry. Siema, chłopcy. To w ogóle takie dziwne, że taka fajna świnia i nikogo nie ma, nie? Jak świnia jest sama, to trzeba ją brać i się nie zastanawiać. Co ty? No jak nie, to? Zwabić ją, nagotować kartofli, wkroić pokrzywę. Wkroić pokrzywę? Dziadek, co ta wojna robi z ludźmi? W nocie! Cześć, dziadek. Co ty myślisz, że dziadek to się świnią nie umie zająć? Wnusiu, był taki czas, że ja sam jeden 8 świn ogarniałem. Co ty gadasz, dziadek? 8 świn? No normalnie. Zamówiliście. Że na wypasie. A budził. Bo ja się tam przejdę. A te świnie chociaż fajne były? Ha! Najlepsze we wsi. Takie... I te twój, a to potem... Zdrowe tłuste rochy. Zanki. Ale właśnie że zdrowe, prawda dziadek? No, zdrowie były to. Ale zaraz. Pan tak ze wszystkimi naraz chodził, tak? No ja chciałem chodzić. Toż to z jedną to się nie było we wsi pokazywać. Toż sam proboszcz miał ze trzy. Kto miał więcej? O, taki stary Maciej bez nogi. Ten to miał 13. A to już było za dużo pieprzenia. No, nie. Sam nie wyrabiał, to musiał synem we dwóch robić. A miał pan swoją jakąś ulubioną? No miałem. Taka poczciwinka. Z krzywym rynkiem. Bo ją wilki poszarpały. Ty, a babcia mówiła, że ty byś miał drugiego. Potem musiałem ją zaszachtować. A to nie był zawał? W łeb sikierko. Potem z takim kolegą ją może zebraliśmy. Jeszcze był taki masaż. Czarny, skąd? Co ty w ogóle za hardcore opowiadasz, ty? Ty co? To wnosił! Co wy teraz robicie ze świniami? No nie wiem, no normalnie. Do kina, na spacer. Na seks. Seks? Ze świnią! To nie wiem, to lepiej ją zwabić kartoflem, zapić się kierką i masować, no! Co to za pokolenie? Schole. Wnusiu! Czekajmy tu. Pasztetową to się zjadło, tak? Zjadło się, zjadło. I co? Skórkę to dziadziuś musiał wylizać, tak?